Grobowiec wzniesiono w 1857 roku z kamienia polnego oraz cegły. Początkowo w jego wnętrzu znajdowało się 5 trumien osób dorosłych oraz 4 trumienki dziecięce. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku grobowiec stał się miejscem rozrywki okolicznej młodzieży. W roku 1991 ludzkie szczątki zostały pozbierane i pochowane w ziemi na terenie cmentarza. Ze względu na brak konserwacji oraz wandalizm, obecnie grobowiec niszczeje. Opuszczony grobowiec. Witajcie, dzisiaj znajdujemy się w okolicach miejscowości Borkowo-Lęborskie. Dzisiaj zwiedzimy grobowiec rodziny Tesma, który jest widoczny za nami. Okej, z zewnątrz nieźle się, nieźle zachowany. Jeszcze napisy po niemiecku. Tutaj już na wejściu mamy takie dwa krzyże. I tutaj też taki krzyż. No i co, wejście. Przecieka niestety. Widzę, że nie jest zabezpieczone. Każdy może tutaj wejść. Jakaś żaba. Tak, z tego co udało nam się wyczytać, ponoć można jeszcze jakieś szczątki tutaj znaleźć. W sumie nie jestem pewien, czy chciałbym je widzieć. Ja na samą myślę, że mi się nie dobrze. Aczkolwiek ja tutaj nic nie widzę. To tak wygląda, jakby to było 4. Mhm. Albo 3. Chociaż to jedno to jest takie. Chociaż to jest takie jedno mniejsze, nie? No to masz dwie mniejsze. To masz z tej strony też pozostałość. No w sumie tak. No, szczątków nie widać. Tu były okna. Chyba kiedyś. Bardziej nie okna. Tylko miejsca na znicze. Aha, myślę, że tutaj tak wysoko, tak? W tym? No, na znicze, kwiaty w tym stylu, bo tu wątpię, że to okno. No może i tak. No, ciekawe tutaj takie zdobienie jakieś. Mhm. W boku. Ale patrz, czego to jest zrobione. Metal? Stal? No, bardziej metal z pączą. I zostało mu szyby. Już widać glony na ścianach. Widać robić stronę. No tu jeszcze jakiś znicz. Co, my wchodzimy chyba. No cóż, no grobowiec jak grobowiec, nie jest on w najlepszym stanie. Pozostałości tylko to, co jest, to typu trumny i nic więcej. Więc jak ktoś będzie przejazdem, można wdepnąć, zobaczyć, ale nic poza tym. No to co, my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Zobacz również inne nasze filmy. Polub nas na Facebooku oraz subskrybuj kanał.